Witam. W tym filmie chciałbym Wam pokazać wylęk pawia. Jak to się w ogóle odbywa. Jak to wygląda. Jak tu widzicie, to jest jedna samiczka. Mamy samiczkę drugą. Czyli jak się wyrażę. Król całej woliery. To już jest dorosły paw. 6-letni. Piękny ogon już ma. No i tak jak powiedziałem, no, trzeba zobaczyć, skąd się one biorą, jak to się wszystko dzieje, więc będziemy patrzeć po kolei. Zaczynamy w takim razie od jaja. Nie wiadomo, co było pierwsze, ale na pewno musi być najpierw jajko. Jajko, jak to opawi, znajduje się praktycznie wszędzie. Żeby ta woliera nie była ogrodzona, byłby, podejrzewam, w każdym krzaku, przy jakimś kamieniu, dosłownie na trawie. Tu akurat leży już jajo. Jajka są naprawdę duże. Ledwo się to w dłoni wszystko mieści. No i cóż, idziemy z tym jajem dalej. Miałem przypadki, że nawet jajko znajdowałem pod grzędą, na której siedzi paw, oczywiście zrzucone na podłogę, tak jakby dosłownie siedziała na grzędzie, jajko jej wręcz wypadło, także było jajko stłuczone, a powiem szczerze, szkoda, bo już to nie chodzi o ptaszkę, tylko już samo jajo. Samo jajo kosztuje w tym roku 50 zł, w latach poprzednich po 4 dychy, w tym roku 50 za sztukę, więc takie zrzucenie tego jajka naprawdę. Kolejnym etapem jest umieszczenie tego jajka właśnie w inkubatorze. Nie wierzę w to, że samica wysiedzi mi jajko sama, dlatego że jeśli ona je po prostu gubi tam, gdzie stoi, nie siada w skrzynce, gdzie ma przygotowaną skrzynkę właśnie do lęgów w kurniku, to nie wierzę w to, że ona potem te jajka poznosi, pozbiera. To są właśnie te jajko od pawi, te duże. Mam już tutaj 5 sztuk, 5 sztuk tutaj już odłożonych. Tu mam kolejne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, a tu 6 jeszcze tutaj. No to około 11 już jaj odłożonych. Także musimy tylko czekać teraz te 28 dni i myślę, że będą wychodzić. 28 dni zleciało. Już proszę bardzo spojrzeć, jakie jest ponacinane jajeczko. Pokruszone z każdej strony dookoła niemalże. Także tylko patrzeć, kiedy zacznie wychodzić. No już prawie, że... Prawie, że wyszedł. O, się rozpycha. Jeszcze chwilkę i dosłownie wyjdzie. Chciałbym, żeby sam wyszedł, żeby mu nie musiał pomagać, chociaż w zasadzie to wystarczy sobie już całą skorupkę rozciął. Ja tylko chwilkę, żeby tam się po prostu z niej wydostał. Jakieś inne kurczaczki z piszczą. Coś już tam to wychodziło. Teraz mi się wszystko lęknie. Ja za chwilkę będzie. No, no się wydostaje. Dostaje się ma do siebie. Ojej. Zwalczy ze skorupką. Ja już tą skorupkę zabiorę.
kilka, to zaraz zobaczymy. Tak wyglądają kilkugodzinne pawiki. Chciałem właśnie sięgnąć, pokazać go bardziej. Malutkie, no ale bez porównania dużo większe niż kurczaczki. Jeszcze takie nieporadne, jeszcze się przewracają. Troszkę polepione piórka. Myślę, że do jutra już ładnie podesną, będą puchate takie ładne kuleczki. I to jest paw królewski. Teraz trafiam pod lampkę, staram się już dosłyszeć.